tylko Lego! Lego Power! Lego to jest potęga! Lego wspaniałe jest! WTF! Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym, ale jakże nietypowym odcinku na moim kanale. I nie, to za mną to nie jest moje typowe tło, tylko potrzebowałem zrobić coś na szybko, ale będę pracował nad lepszym. Dlaczego nie na nietypowym na tym kanale filmie, moi drodzy? Ponieważ zawsze skupialiśmy się raczej, może nie zawsze, ale raczej szliśmy w stronę recenzji, testowania kolejnych klocków. Sprawdzaliśmy, czy w ogóle to fajne, rozwijając skrót kanału, moi drodzy. I na tym tutaj po prostu się nasz kanał skupiał. Jednak od jakiegoś czasu postanowiłem popracować nad swoimi kanałami. Tak jest, bo nie tylko nad tym, ale i pozostałymi dwoma. No właśnie, na jednym z moich kanałów na bazowym zrobiłem top 7 rzeczy, które wkurzają mnie w Lego. Na grach zrobiłem top 7 rzeczy, które wkurza mnie w grach Lego. A na WTF postanowiłem zrobić top 7 rzeczy, które lubię w podróbkach Lego, moi drodzy. Wow, naczelny narzekacz, jeżeli chodzi o Lego Tuba, klocko Tuba w Polsce, postanowił jednak coś nie ponarzekać, moi drodzy. Więc dlatego się tutaj dziś w tym celu spotykamy, by porozmawiać sobie, dlaczego właściwie możemy lubić podróbki. Moi drodzy, to jest topka, to jest taki temat publicystyczny i ja w związku z tym mówię, chcę swoje kanały cały czas polepszać. Obiecuję Wam, że ta publicystyka, takie inne rzeczy niż recenzje, będą pojawiały się znacznie częściej, więc jeżeli taka tematyka Wam się podoba, jeżeli będziecie chcieli sobie z tym porozmawiać, pofilozofować, nawet może o podróbkach, no to kliknijcie subskrypcję, by absolutnie tutaj nic nie przegapić na tym kanale fajnego. Jednak nie traćmy czasu, bo top 7 rzeczy, które w ogóle jest 7 rzeczy? Moi drodzy, ja nie miałem żadnych problemów z wymyśleniem tych 7 rzeczy i ostrzegam, może wcale nie być tak śmiesznie, jakby się mogło wydawać. Numer 7! Dobra, to mnie już zostawię, chyba nic z tego nie będzie. A numer 7, moi drodzy, to tutaj wpisałem tak zwaną wszędobylność. Mianowicie, podróbki właściwie możemy dostać wszędzie. Jadę sobie na wakacje, tak jak byłem w tym roku w Łebie. Tu proszę bardzo, podróbeczki na rogu. O, a tutaj witam, inne podróbeczki. O, a tu proszę, w Żabce, kurczę, nawet takie po 14 zł. No dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, często jest tak, że gdzieś jedziemy na wakacje w jakąś miejscowość turystyczną, czy po prostu gdzieś przejazdem. Chcielibyśmy nawet jakieś klocuszki, ale nie ma legosków, bo miejscowość normalnie liczy 2000 mieszkańców i tylko w wakacje liczy 20, ale jak ma 2000 normalnie, to nikt tam w sklepu Lego nie będzie chciało zakładać, a my chcemy jakąś fajną zabawkę, a że kochamy tylko klocki, to chcielibyśmy klocki mieć jakieś, ale nie kupimy, bo nie ma, bo miejscowość ma 2000, więc nigdy nie ma sklepu Lego, nie ma Tesco, nie ma nic innego i tak dalej. Ale podróbeczki są! No i dodatkowo, moi drodzy, w każdym mieście, nawet w moim Olkuszu, który ma 40 tysięcy, nie ma stricte sklepu z Lego. Oczywiście jest jeden supermarket, Carrefour i tyle tak naprawdę, ale małego specjalistycznego nie ma. Ale gdyby nie było Carrefoura, na przykład w takim Olkuszu, który wcale małym miastem nie jest 40 tysięcy, nie dostałbym klocków. A Chińczyków proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 5 miejsc, co najmniej 5 dużych marketów chińskich, gdzie dostaniemy Chińczyki, więc wszędobylność jest to taki, uważam ich, bardzo fajny plus, że naprawdę idzie je łatwo po prostu dostać, nawet zdecydowanie łatwiej chyba niż Lego. Numer 6. I tu uwaga, bo ten punkt nie jest prosty, moi drodzy. Numer 6. Powiedziałbym, że podróbki w jakiś sposób otwierają nam umysł. Znaczy, nie dosłownie, oczywiście, czasem są takie podróbki, że mamy wrażenie, jakby nam mózg wybuchł i mózg wyszedł i poszedł sobie gdzieś z boku, bo trafiliśmy taką podróbkę. Ale absolutnie nie o to mi chodzi, moi drodzy. Chodzi mi trochę o to, jeżeli kojarzycie mnie, no nie z tego kanału, ale właśnie z mojego bazowego kanału, gdzie go ja go zakładałem, to ja w ogóle byłem taki, wiecie, Kobi, wszystkie inne klocki, tylko Lego, Lego Power, Lego to jest potęga, Lego wspaniałe jest. Moi drodzy, nie dopuszczałem do myśli, że mogą być jakiekolwiek inne klocki, które mogą być fajne w ogóle. Absolutnie, wiecie, mój mózg był taki trochę jak gościa bogatego, który zamyka się na to, że o, ja będę chodził tylko w Adidasie i Pumie i Versace i Dolce Gabbana, bo ja jestem bogaty i będę chodził tylko w nich. A okazuje się, że na przykład taki Ralph Lauren też jest dobrą marką, że takie, nie wiem, koszulka Gucci z Bronxu też jest dobra, a jest tania, moi drodzy. I tutaj właśnie o to mi chodzi trochę, że te klocki potrafią nam w jakiś sposób otworzyć umysł, otworzyć światopogląd, trochę zmienić nam myślenie,
A ja ostatnimi czasy jestem fanem wszystkiego, co otwiera umysł i pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy, nie zamykać się w pewnej jednej szufladzie i siedzieć tam i tylko Lego są fajne, tylko Lego i tylko Lego są fajne i tylko Lego. Co niejednokrotnie podróbki udowodniły, że również potrafią być fajne i ja po prostu lubię takie niezamykanie się, lubię otwartość, lubię badanie nowych terenów, nowych gruntów, prawda? I to mi się podoba, że podróbki potrafią nam tam ten mózg otworzyć, by właśnie poszukiwać fajnych, dobrych podróbek, fajnych alternatyw, które często nie dostaniemy ich od Lego, ale o tych w kolejnych punkt. Numer 5! Już fajnie mogę, bo jedną ręką mogę tylko pokazywać, moi drodzy. A podróbki również lubię dlatego, chociaż tak naprawdę taki punkt, który mógł być trochę ich minusem, że przez podróbki doceniamy dobre klocki. I nie mówię tu znów właśnie tylko o Lego, że wow, dzięki podróbkom potrafię bardziej docenić Lego, ale wszelkie inne klocki, bo na przykład, moi drodzy, na początku tego kanału otwierałem byle co jakieś JBL-e i tak dalej i to wiecie, była padaka, że o, co to jest w ogóle i tak dalej. Po czym otwarłem jeszcze inne klocki, które się okazały większą padaką. Otwarłem jeszcze kolejne klocki, które się okazały jeszcze większą padaką niż poprzednie dwa. No i kurczę, nagle te JBL-e okazały się dobre całkiem, więc jest to również taki punkt, który troszkę zmienia nam świadomość, postrzeganie tego, co jest dobre i oczywiście trochę zmniejszenie tego progu, co jest dobre, ale docenienie znacznie bardziej tego, co jest dobre. Po prostu nie chodzi o to, że wiecie, nagle ja byle klon za 3 zł uważam, że jest dobry, bo kupiłem za 2 zł i on jest jeszcze beznadziejniejszy, więc nagle za 3 jest lepszy. Nie, ale jest taka półka cenowa, na przykład kiedyś mimo wszystko klocki Xippo, które gdzieś cały czas są w czołówce najlepszych podróbek, kiedyś oczywiście byłyby wyśmiane, bo tylko Lego i tak dalej, dziś uważam je za bardzo dobre klocki, bo kupiłem inne tańsze klocki, czy nawet w tej samej cenie, ale są znacznie gorsze. Potrafię więc docenić zdecydowanie bardziej coś, co jest dobre jakościowo. Nie mówię teraz o cenie tutaj absolutnie, mówię tutaj o dobrej jakości. Kiedyś co do zasady również odrzucałem je po prostu, bo to nie Lego i tak dalej. Dziś potrafię docenić ich jakość. Ja wiem, tu dużo punktów ze sobą powiązanych w tej topce, ale tak po prostu jest. A uważam, że coś, jeżeli coś pozwala nam coś doceniać, to jest to co do zasady dobre, bo docenianie jest dobre. Zauważanie plusów czegoś jest dobre, a nie minusów. W związku z tym uważam, że pozwala nie tylko zwiększyć mi status Lego oczywiście, ale chociażby właśnie takie klocki jak Kobi, jak alternatyw, a nie podrób tak zwanych, potrafię je docenić, mówię, kiedyś dalej to było dla mnie tfu Kobi! Numer 4. Moi drodzy, numer 4. No to już przestaniemy troszkę filozofować jak w poprzednich dwóch punktach, przechodzimy po prostu do konkretnych danych, moi drodzy, a konkretną daną pod numerem 4 jest no właśnie to, co też pomknąłem poprzednio. Cena! Moi drodzy, cena czyni cuda, jak to się mówi. No cóż, nie oszukujmy się, Lego tanimi klockami nie są. Często możemy dostać naprawdę dobre alternatywy do Lego w naprawdę dobrych cenach. I nie mówię tu tylko o poważnych klockach, tak zwanych jak Kobi, czy nawet blocki, które można śmiało traktować już myślę powoli jako alternatywę, chociaż jeszcze w takim rozkroku stoją między alternatywą a podróbką, ale raczej idą w stronę alternatywy zdecydowanie, czy wiele innych marek mógłbym teraz wymienić. Oni są alternatywami i oczywiście też są tańsi od Lego i to jest ok, jak najbardziej. Ale mówię teraz o Chińczykach, które naprawdę po to powstał kanał WTF, byśmy badali, czy w ogóle to fajne, które są fajne, które warto kupić, które warto nie. Mówimy tu o firmach, markach i seriach. No i moi drodzy, w związku z tym okazuje się, że wiele podróbek jest naprawdę tanich, 5-6 zł za figurkę, a naprawdę są dobre. Wiele zestawów jest dobrych, no Playtime'y chociażby ostatnio, których było bardzo dużo na kanale, są dobrymi klockami, chociaż figi mogłyby mieć lepsze. Mam bardzo, bardzo dużo po prostu tych klocków. I jeżeli faktycznie, bo nie mówimy, no każdy, prawda, może mieć, prawda, ograniczony, każdy ma ograniczoną gotówkę i tak dalej, a może chcieć więcej klocków, ale tańszych i to mu pozwalają podróbki. I na przykład zamiast zestawu za 300 zł z Lego możesz sobie kupić podróbek za 300 zł i też się dobrze bawić, a mieć ich znacznie więcej, bo cena tutaj po prostu jest fajna, plus łącząc na przykład to z punktem 7, czyli wszędobylność, jesteśmy na wakacjach, wiecie, 5-6 zł, proszę, 5-6 zł na klocuszki, co to jest? A 30 zł, 40, 50 już ciężej wydać. Oczywiście to jest jakże złudnicze, bo wydajemy kupę hajsu często na bezwartościowy kloc, ale też po to jest ten kanał, by nam pokazać, który jest bezwartościowy i którym klockom możecie się przyglądać. No i w ten sposób przechodzimy, moi drodzy, do podium. Jakie mogą być trzy najważniejsze rzeczy, które można lubić w podróbkach? No są takie, moi drodzy, więc numer 3. Może wam się oczywiście wydawać, ale cała lista, pamiętajcie, jest subiektywna, że to nie do końca powinno być tak wysoko na numerze 3, ale dla mnie numer 3 uplasowało się, że klocki, alternatywę klocki podróbkowe wciągają.
o co chodzi, moi drodzy? No, wiecie, jak zacząłem robić ten kanał, to on był taki, znaczy właściwie, jak zacząłem robić tą serię jeszcze na moim bazowym kanale na Klocko Zabrze, to była właśnie taka trochę beka, nie? Że, o, no kurczę, co jakaś podróweczka, zobaczmy, pośmiejmy się, nie? Taką, wiecie, mini serię sobie zróbmy przez miesiąc, taką ho, 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 pokażmy kilka podróbeczek, a później sio, 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 bo przecież podróbki tu, po, po. No i moi drodzy, i seria została, jak widzicie. One wbrew pozorom te podróbki wciągają, tak? Czyli nas bardzo ciekawi. Idziemy, widzimy nową firmę, widzimy coś nowego. Kurczę, a co to jest? A to 3 złote, to nie może być fajne, zobaczmy. Uuu, a tu dyszka. Uuu, tylko czekać, aż się okaże, że to dziadostwo będzie można zbesztać. Po prostu, moi drodzy, wciągają te podróbki. Wciąga nas to, że szukamy nowych podróbek, w sensie, przynajmniej ja, być może wy również, szukamy nowych alternatyw, szukamy nowych fajnych klocków, szukamy, cały czas on tak wciągają. Nawet po necie się chodzi i patrzy, co tam wyszło, co wyszło bekowego, albo co wyszło fajnego, bo oczywiście takie te rzeczy wychodzą cały czas fajne. Więc, moi drodzy, szukamy, drążymy i uważam, że to jest kolejna wartość dodatnia. Trochę jak punkt otwartość, przede wszystkim czy to docenianie. Jest to taki punkt, no wiecie, czegoś szukamy, w coś się wciągamy, mamy jakieś, no, może nawet hobby, chociaż hobby może być szukanie podróbek? Może. Także, moi drodzy, to nas wciąga, poszerza nasze grono zainteresowań, a to jest dobra rzecz po prostu. I wiecie, my poszukujemy, pogłębiamy swoją wiedzę, a to zawsze jest cecha dobra, jeśli tylko siedzenie przed komputerem i granie w gry Lego albo inne i wpadajcie na mój kanał gamingowy i koniecznie zostawcie też tam suba, żeby nie było. Numer 2, moi drodzy, numer 2, no to jak kiedyś powiedział Forrest Gump, życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Dokładnie, myślę, że on miał na myśli podróbki, ale scenariusz mu zabronił tego powiedzieć w filmie. Loteria, moi drodzy, no właśnie, też powiązane teraz z poprzednim punktem. Interesujemy się, szukamy nowych podróbek, ale nigdy nie wiemy, co w nim znajdziemy. I wiecie, kupujemy Lego, wiemy dokładnie, tak, otworzymy, jakość klocka znamy, i razy drzwi instrukcje znamy. Często już widzieliśmy nawet na innym kanale recenzję danego zestawu, więc prawie nic nas nie zaskoczy. A podróbki, moi drodzy, zawsze, nawet jeśli kupimy dwa pokoje tej samej firmy, mogą się od siebie różnić. I to jest, wiecie, taki dreszczyk emocji, taki co tutaj dostaniemy, co tutaj będzie, jak to się okaże. Oczywiście często się okazuje słabe, ale wiecie, że dochodzi ten dreszczyk, a może znajdziemy alternatywę wszechświata, tak jak znalazłem Xippo bardzo dobre, których po tym czasie jak raz je kupiłem w jakimś markecie nie mogę znaleźć, nigdzie ich nie ma, Xippo, które są bardzo dobrą alternatywą, właśnie podróbą, ale absolutnie mogły być alternatywami, bo są jakości Lego. Czy Tomuaki, które w ogóle też były świetne, no i też, kurde, nigdzie nie ma, nie mogę ich znaleźć, nawet wygooglować na necie, ani nigdzie. No padaka, ale moi drodzy, wiecie, ten element, gdy kupujesz, myślisz, się pośmiejesz, a się okazują fajne. Ja lubię ten dreszczyk emocji i to również podchodzi pod wciąga, bo naprawdę jest to takie fajne. Co dzisiaj wylosujemy, co tutaj będzie? Myślę, że śmiało to może być na miejscu drugim, bo naprawdę, wiecie, to jest takie jak Mystery Box, czy inny tam jakiś Dropbox, czy inne takie rzeczy, Lotbox, czy inny box i nie wiemy, co dostajemy w środku i to jest fajne, uważam. A na numerze pierwszym, co jest absolutnym numerem 1 na mojej prywatnej, subiektywnej liście top 7 rzeczy, które lubię w podróbkach i alternatywach? Lego! Tematyka i poniekąd to, że się nie tackają z licencją. O ile oczywiście to drugie średnio legalne, więc Chińczyki gdzieś mają to dosłownie gdzieś, nie będę wstawał, pokazywał gdzie. Mają gdzieś, moi drodzy, to, że tam licencja, że podróbki, okej. Okay. To pomijmy całkowicie. Natomiast, moi drodzy, tematyka. Alternatywy, inne klocki potrafią robić nam tematy, których Lego się nigdy nie chyci. Wojna, Lego powie, pu, 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 jaka wojna, przecież my tu żyjemy w różowym raju, nie ma żadnych pistoletów, wojna nie istnieje, wojna to wymysł z komiksów. A wojna istnieje, moi drodzy, i nawet dzisiaj na świecie się w pewnych krajach dzieje. I podoba mi się na przykład, że Kobi takich tematów nie unika, robiąc przy okazji świetną robotę. Jak i wiele innych alternatyw czy podróbek robi świetną robotę z krain, z światów, których nikt inny by nie chycił, bo na przykład stwierdzą, że się nie opłaca. Na przykład na AliExpress znajdziecie pewno kasli czy piratów, tak? W Lego... No właśnie, moi drodzy. Klocki alternatywne, klocki podróbkowe nie boją się tematyki, nie trackają się, wchodzą we wszelką tematykę i, moi drodzy, nie patrzą, znaczy na pewno patrzą w jakiś sposób na budżet, a nie tak jak Lego, który się boi, bo się nie sprzeda, chociaż nie wierzę, że to, że dzisiaj taka seria
Classic Castle, Classic Western czy Classic Pirates LEGO nie sprzedała, absolutnie w to nie wierzę. Więc to chyba jakiś spisek Illuminati musi być, że nie robią takiej serii w LEGO. Natomiast moi drodzy, mamy takie serie w podróbkach i tutaj się możemy ratować. Tym bardziej, że często są to bardzo dobre alternatywy, bardzo dobre podróbki LEGO, które jednak jakością i ceną konkurują i dają na tą tematykę, moi drodzy. No i tu chyba nie mogło być inaczej w punkcie pierwszym, jak umieścić właśnie tego, że one są tak otwarte, można by śmiało powiedzieć, że tutaj dostajemy taką fajną tematykę, której LEGO się boi, a często i światy, no właśnie podróbkowe, których LEGO nigdy nie wyda, bo licencja, bo droga, a Chińczyki mają gdzieś, co tam wydają, co tam, i może mieć nieraz jest całkiem fajne figurki, myślę, że to jest numer jeden. No i cóż, tak prezentuje się moje top 7 rzeczy, które lubię w podróbkach, w alternatywach LEGO. I naprawdę, bardzo łatwo przyszło mi stworzyć te 7 rzeczy, gdzie, no właśnie, 3 lata temu jak zakładałem bazowy kanał, już prawie 4, nie do pomyślenia było, że ja w ogóle kiedyś będę robił coś z podróbkami, alternatywami. A tu proszę, moi drodzy, 3,5 roku później, nie tylko to robię, ale i 7 rzeczy znajduję bez kłopotów, w których mogę, prawda, zakochać się w podróbkach. Może zakochać to mocne słowo, ale mocno polubić. Tak, moi drodzy, prezentuje się moja top 7. Jeżeli tu jesteście, napiszcie w komentarzu, co waszym zdaniem zasługuje na podróbkach na lubienie, tak? Co wam się podoba, co byście z mojej listy wykreślili, a co byście dopisali. Czekam na to bardzo, tak samo jak czekam, aż klikniecie tutaj, prawda, w subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i oglądajcie, moi drodzy, moje recenzje, bo jest ich naprawdę dużo. Ten kanał jest po to, byśmy badali, który klot jest fajny, przy okazji mając te wszystkie walory, które tu pisałem w top 7. Dzięki, widzimy się wkrótce w kolejnych filmach, czy to recenzjach, czy publicystykach. Bye!